na pierwszej części konferencji prasowej po meczu Krakowi z Legią Warszawa. Jestem ten przeszedł, to serdecznie oddaję głos. Ну, я думаю, что игра держала в напряжении всех, кто его смотрел все 90 минут. Mam takie wrażenie, że mecz wszystkich utrzymywał w bardzo wysokim napięciu przez cały czas jego trwania. Думаю, что мы начали игру так, как планировали, забили быстрый гол, но, к сожалению, так же быстро и пропустили. Mecz zaczęliśmy w taki dokładnie sposób, jak chcieliśmy to zrobić, czyli szybko strzeliliśmy bramkę, niestety również szybko ją straciliśmy. No a potem, думаю, что była равная игра z равными моментами, но в какой-то степени мы, возможно, больше удачи нам сегодня улыбнулось, и мы выиграли. Хотя, честно говоря, обе команды играющие и... Единственное, что сегодня не соответствовало уровню матчу, хотя это не вина, а просто беда, состояние поля. Wydaje mi się, że pozostała część meczu była mniej więcej równo. Obie drużyny grały, mieliśmy my sytuację, miała Krakowia. To były obie drużyny, które chciały grać w piłkę. Bardzo się cieszę, że mecz tak się skończył. Jedyna rzecz, która mi się nie podobała, ale to oczywiście nie jest niczyja wina, to jest stan boiska. Dziękuję bardzo i oddaję głos Państwu. Proszę o pytanie. Czy są pytania do trenera? Proszę bardzo. Michał Gołowski z Interi. Pozdrawiam z pobiedy. No, co by możecie wskazać na счет второго тайма, потому что вы не атакировали так активно, как в первом тайме. Вы забили второй гол, но не был так удачный тайм, как в первый для вас. А я считаю удачным, мы тактически правильно перестроились, не давали сопернику свободных зон. Я из-за этого еще и нападающего заменил, чтобы мы середину усилили и забили гол. И я думаю, что мы сыграли так, как надо играть, чтобы выиграть. Да, но jestem troszeczkę przeciwnego zdania. Uważam, że druga połowa wręcz przeciwnie była bardzo dla nas udana. Udało nam się troszeczkę zmienić taktykę gry. Między innymi też udana zmiana była, zmieniliśmy napastnika właśnie po to, żeby tę grę lepiej zorganizować. I no tak jak widać, miało to dobry skutek. Udało nam się mecz wygrać. Ważne w grze, понятно, надо играть, но на поле команда выходит, чтобы выигрывать. Вот мы хотели выиграть, поэтому какие-то нюансы соперника учли в перерыве, и команда совершенно по-другому играла. Выходить еще на боиско, можно, są dwie możliwości, żeby grać i żeby wygrać. I myśmy wyszli po to, żeby wygrać. I na pewne rzeczy uczuliliśmy naszych zawodników w przerwie, dokonaliśmy pewnych zmian. No i tak jak widać, przyniosło to skutek. Next. Bardzo proszę. Rafał Nowak, teraz Pasy.pl. Panie trenerze, czy naprawdę był Pan zadowolony z postawy swojej drużyny w drugiej połowie? Bo do momentu straty bramki Legia właściwie nie stworzyła sytuacji korzystnej dla siebie. Jestem zadowolony w kontekście naszej dzisiejszej komandy, bo tam jeszcze nie zostawili momentów. No jeśli by my grali z komandą piątej ligi, ja bym był niedowolny. Gdybyśmy grali z drużyną z piątej ligi, na pewno byłbym niezadowolony. No, my grali z komandą, która umie grać w futbol. Ale graliśmy z drużyną, która potrafi grać w piłkę. Która grała doma, przy swoich болельщиках. I jeszcze raz powtarzam, futbol иногда надо правильно смотреть. Мало ли, что ты хочешь. Надо делать то, что надо. Tak naprawdę dobrze, trzeba troszeczkę w odpowiedni sposób popatrzeć na piłkę i na grę. Nie zawsze udaje się to, co byś chciał. Trzeba robić to, co się powinno robić tak naprawdę. Graliśmy z drużyną bardzo dobrą, która grała przed własną publicznością na własnym stadionie. A wy za kogo bolicie? A pani z kibicem jakiej drużyny? Krakowa. Znaczy, wy chcieli, żeby my biegali w przód, a wy nam zabiwali. Znaczy, chciałby pan, żebyśmy biegali cały czas do przodu, a byście nas strzeli bramki, tak? Bardzo liczyłem na postawę Legii taką, jaką zaprezentowała w pierwszej połowie, czyli grę bardzo ofensywną, otwartą, granie wysoko. Ну, мы же анализ какой-то делаем, в конце концов, поле, соперник, но мы же тоже не лошади, 90 минут бегать. No nie jesteśmy koni po to, żeby biegać przez całe 90 minut, oczywiście też analizowaliśmy naszego przeciwnika, wiedzieliśmy, co mamy do zrobienia. Jak widać, efekt jest. Czy jeszcze jakieś pytania? Jest? Next question, no? Ja już nie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.